Misja specjalna w RMF FM. Atak USA na Grenadę. Na Grenadę, niewielką wyspę na południu łańcucha Karaibów, CIA zwróciła uwagę na początku 1981 roku. Agenci odkryli, że rząd Grenady pośredniczy w tranzycie broni ze Związku Radzieckiego do Salwadoru. A to bardzo nie spodobało się sekretarzowi obrony Stanów Zjednoczonych Kasparowi Weinbergerowi. Według mnie Grenada zastępuje Związek Radziecki na Karaibach, mówił Weinberger. Dlatego zażądałem od CIA regularnych raportów na ten temat. Efekt pojawił się nadspodziewanie szybko. Raporty potwierdziły informacje o budowie wielkiego portu lotniczego. Dla nas było jasne, że lotnisko miało być przeznaczone do czegoś więcej niż tylko obsługa ruchu cywilnego. Temat budowy tego lotniska poruszył również prezydent Reagan. Na niewielkiej wyspie, Grenadzie, Kubańczycy przy radzieckim wsparciu i finansowaniu budują lotnisko. Grenada nie ma sił powietrznych. A więc dla kogo to lotnisko? Pytał retorycznie prezydent. Latem US Navy przeprowadziła w pobliżu wyspy manewry morskie pod kryptonimem Operacja Ocean 81. To miało pokazać Grenadzie, a w gruncie rzeczy Kubańczykom i Moskwie, że Ameryka uważnie przygląda się wyspie. Wyjechał tam nawet pewien kongresmen, niejaki Ron Dellum. Po powrocie zdał relację przed kongresem. Na podstawie moich osobistych obserwacji, dyskusji i analizy dochodzę do wniosku, że budowa lotniska ma na celu rozwój gospodarczy, a nie cele wojskowe. Mówił Dellum, po czym na zakończenie dodał. Uważam za absurdalne i całkowicie nieuzasadnione oskarżenia o to, że lotnisko to stanowi zagrożenie militarne dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Można by uznać tę opinię za wiążącą, gdyby nie fakt, że kongresmen Dellum poleciał na wyspę na zaproszenie premiera Grenady, Maurice'a Bishopa. Kim był Maurice Bishop? Przede wszystkim był marksistą i proradzieckim politykiem, który 4 lata wcześniej w wyniku zamachu stanu wprowadził rządy komunistyczne na wyspie. Bishop zawiesił konstytucję, przeciwników politycznych pozamykał w więzieniach i gorąco zaprzyjaźnił się z Fidelem Castro. Czy zatem raport Delluma był obiektywny? Reagan i jego doradcy uznali, że nie i zupełnie się nim nie przejęli. Dlatego z Białego Domu często wychodziły ostrzeżenia o zagrożeniu, jakie dla Stanów Zjednoczonych stwarza radziecko-kubańska militaryzacja Karaibów. Zupełnie inaczej patrzyli na to ich sojusznicy z Londynu. Nasz wywiad sugerował, że Moskwa wykazywała jedynie nieznaczne zainteresowanie wyspą. To rząd Kuby prezentował tu większe zaangażowanie, pisała Thatcher. Ale prezydent Stanów Zjednoczonych ufał bardziej raportom własnej służby. CIA informuje o wzmożonym zainteresowaniu wyspą zarówno przez Hawanę, jak i Moskwę. To niepokojące. Reagan zwykle za pośrednictwem swoich doradców tłumaczył Amerykanom, że tak długi pas startowy nowego lotniska i liczne zbiorniki paliwa są niepotrzebne dla zwykłych lotów komercyjnych. Natomiast wskazują wyraźnie, że lotnisko będzie kubańsko-radziecką bazą wojskową. Nie mogliśmy pozwolić na powstanie kolejnej radzieckiej bazy na Karaibach. Uważaliśmy, że jedna Kuba to zdecydowanie dość, tłumaczył Weinberger. To sąsiedztwo radzieckiego satelity Kuby doprowadziło naszym zdaniem do wyolbrzymienia przez Stany Zjednoczone zagrożenia ze strony marksistowskiej Grenady. Oceniała z kolei premier Thatcher. Ale prawdziwe kłopoty zaczęły się, kiedy w połowie października 1983 roku doszło do wspieranego przez Moskwę kolejnego zamachu stanu. Nowy reżim tworzyła zdeprawowana i nieobliczalna w swych działaniach grupa ludzi, głównie 20-parolatków, którzy byli znani z zamiłowania do przemocy i tortur. Pisała premier Wielkiej Brytanii. Przytoczenie słów pani Thatcher jest tu jak najbardziej na miejscu, ponieważ reprezentowała ona rząd jej królewskiej mości Elżbiety II, a właśnie Grenada była jednym z 56 państw wspólnoty brytyjskiej. W rezultacie zamachu premier Bishop został aresztowany, a po tygodniu rozstrzelany. Władza na wyspie przejęło wojsko. Zaczynała się era generała Hudsona Austina, człowieka, który swą siłę zbudował na poparciu Moskwy i Kuby. Wprowadzono trwającą całą dobę godzinę policyjną. Kto pojawiłby się na ulicy, zostałby zastrzelony bez ostrzeżenia. Ten rygor dotyczył wszystkich, nie wyłączając gubernatora Grenady, Paula Scoona. Stany Zjednoczone dostały kolejny pretekst do interwencji. Rząd w Waszyngtonie postanowił go wykorzystać. Na Grenadzie działała Akademia Medyczna, własność amerykańskich inwestorów, w której studiowało około 800 studentów ze Stanów Zjednoczonych. Pisał Weinberger. Musieliśmy rozważyć, jak możemy uratować Amerykanów, żeby nie zrobiono z nich zakładników.
a było to bardzo prawdopodobne. Sekretarz obrony Weinberger i cała administracja Reagana dobrze pamiętali uwięzienie obywateli amerykańskich w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Teheranie jesienią 1979 roku. Jak i katastrofa operacji ich uwolnienia Orly Szpon. Nikt nie chciał, żeby ta paskudna historia powtórzyła się na Grenadzie. Potrzeba było aż 400 dni, żeby tych zakładników odzyskać. Tymczasem sytuacja studentów była trudna, o czym donosił raport Departamentu Stanu. Odcięci od świata zewnętrznego i uzależnieni od armii ludowo-rewolucyjnej w kwestii dostaw wody i żywności, a do tego zagrożeni śmiercią, praktycznie już byli zakładnikami. Prezydent nie mógł sobie pozwolić na luksus zwlekania przez tydzień z podjęciem decyzji, zauważył kongresman Tom Foley. Już 3 dni później, podczas kolejnej gorącej narady w gabinecie owalnym, padło słowo inwazja. Ale ktoś ostrożnie zauważył, że inwazja nie będzie popularna wśród Amerykanów. Ludzie mogą protestować na ulicach. Jestem na to przygotowany, odpowiedział spokojnie Reagan. Ktoś inny dopowiedział, że atak na Grenadę pewnie wywoła niepokój na Kubie. No i dobrze, niech się denerwują. Potem doradcy przedstawili prezydentowi ogólny zarys operacji. Parę dni wcześniej wypłynął z Norfolk kontyngent piechoty morskiej do Bejrutu. Sugeruję, aby zmienić im trasę i wysłać na Karaiby, mówił podpułkownik North z Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wówczas do rozmowy wtrącił się sekretarz obrony. Uważam, że powinniśmy wysłać jeszcze na południe grupę uderzeniową z lotniskowcem Independence. Zgoda. Proszę przygotować odpowiednie rozkazy. Kiedy może nastąpić atak? W ciągu 48 godzin. W takim razie atakujcie. Lecz zanim nastąpił atak, kolegium szefów sztabów musiało opracować szczegółowy plan inwazji. Wyznaczono 3 cele. Po pierwsze, uwolnienie i ewakuację studentów. Po drugie, uwolnienie z aresztu domowego gubernatora Scoona, o co zresztą gubernator prosił Stany Zjednoczone w liście przesłanym tajnymi kanałami na Barbados i dalej do Waszyngtonu. I wreszcie po trzecie, przywrócenie demokracji. Z kim mieli walczyć Amerykanie? Ludowa Armia Rewolucyjna Grenady nie przedstawiała się imponująco. Liczyła 1500 żołnierzy, 10 transporterów opancerzonych i 12 dział przeciwlotniczych. Używano głównie karabinów Kałasznikow, ale na wyposażeniu były również pamiętające II wojnę światową karabiny półautomatyczne Simonowa i słynne Pepesze. Poważniejszą siłę stanowili Kubańczycy. Na wyspie było około 700 Kubańczyków. Rząd kubański mówił, że to robotnicy budowlani. Pisał Weinberger. Znaleźliśmy jednak ich schemat organizacyjny. Byli podzieleni na kompanie, jak wojsko. Amerykanie znaleźli jeszcze jeden dowód na potwierdzenie hipotezy o wojskowej proweniencji tych oddziałów. Kubańczycy, w odróżnieniu od innych robotników budowlanych, byli wyposażeni w radzieckie karabiny maszynowe AK-47 i broń ciężką. Fidel Castro twierdził, że to łączenie funkcji jest zgodne z kubańską tradycją żołnierza-obywatela. Amerykanie wysłali na Grenadę 7 tysięcy żołnierzy, głównie piechotę morską, komandosów i jako wsparcie w razie potrzeby 82. Dywizję Powietrzno-Desantową, jak zażyczył sobie sekretarz obrony. Do tego dochodziły jeszcze 300 żołnierzy z Karaibów, między innymi z Jamajki i Barbados oraz flota, lotniskowiec USS Independence, 3 niszczyciele oraz 1 fregata. W niedzielę 23 października plan był gotowy. Operacja Urgent Fury mogła ruszać. W poniedziałek o godzinie 20:36 czasu waszyngtońskiego wystartowały pierwsze samoloty ze spadochroniarzami 75. Pułku Ranger. Jakiś czas później dowiedziała się o tym premier Wielkiej Brytanii. Czułam przerażenie i zawód. W najlepszym razie rząd brytyjski zostanie uznany za bezsilny. W najgorszym wszyscy pomyślą, że zostaliśmy oszukani. Godzinę H wyznaczono na 5 rano 25 października. Ale jak to zwykle bywa, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Kiedy byliśmy w połowie drogi, okazało się, że samoloty nie mogą lądować na lotnisku Point Salins, ale nie powiedziano nam dlaczego. Od tego momentu było jasne, że będziemy skakać. Nad cel nadlecieli z półgodzinnym opóźnieniem, o 5:30. Dokładnie o tej samej porze na innym lotnisku Pearls pojawili się żołnierze 20. batalionu z 8. Pułku Piechoty Morskiej. Oba ataki na 2 najważniejsze cele strategiczne rozpoczęły się równolegle. O ile jednak Marines napotkali zaledwie symboliczny opór, o tyle Rangersi mieli dużo więcej roboty. Nad lotniskiem przywitał Amerykanów ogień dział przeciwlotniczych. Nie była to intensywna kanonada, więc żaden samolot nie został strącony. Piloci jednak musieli uważać na to, co dzieje się wokół maszyn, tym bardziej, że właśnie wybrzmiała komenda go. I Rangersi wysypali się z samolotów. Lądowali tam, gdzie zniósł ich wiatr wiejący od strony morza, lecz na tyle blisko siebie, by szybko uformować zwarte oddziały i ruszyć do ataku. A czas był do tego najwyższy, bo od strony budynków lotniska dochodził odgłos wystrzałów.
to strzelały transportery opancerzone BTR-60. Zniszczyliśmy te transportery dość szybko z naszych dział M-67. Diabelnie skuteczna zabawka, ale też przeciwnik nie był zbyt wymagający. W zasadzie walka była już wygrana. Kubańczycy dostali się do niewoli, a ich sprzęt budowlany przejęli Amerykanie. Przyszedł czas na wielkie sprzątanie lotniska. Pas startowy musiał być gotowy na przyjęcie samolotów z żołnierzami 82. Powietrzno-desantowej. Spadochroniarze przylecieli o 2 po południu i zanim dobrze poznali okolice, zaczął się kontratak kompanii zmotoryzowanej armii Grenady. Znów zagrały działa M-67 i znów transportery BTR stanęły w płomieniach. Atak został odparty, a ponieważ nowego się nie spodziewano, dowódca postanowił wysłać rangersów na poszukiwanie studentów. To jednak nie było takie łatwe. Pierwszy patrol rangerów zgubił się i wpadł w zasadzkę. Zginęło 4 żołnierzy. Drugi odnalazł kampus True Blue, ale okazało się, że było w nim tylko 140 studentów. Resztę policja Grenady przeniosła do kampusu w Grand Anse. Trzeba było zorganizować kolejny patrol. Ale to już nastąpiło drugiego dnia inwazji. A w końcu dzień później, 27 października, odnaleziono i uwolniono wszystkich studentów. Zaproszono ich wszystkich do samolotów transportowych C-141 Starlifter i odwieziono bezpiecznie do Stanów. Później, 7 listopada, prawie 500 studentów przyjechało na własny koszt do Waszyngtonu, aby odwiedzić prezydenta i podziękować mu za ocalenie. Tymczasem bitwa o wyspę toczyła się utartym już torem. Amerykanie po kolei likwidowali cele. Jeszcze pierwszego dnia kompania C-75 Pułku Rangerów zapakowała się do helikopterów i poleciała na obrzeże stolicy Grenady, St. George. Tam, w starym forcie, schronili się decydenci z Rady Rewolucyjnej. Wyłapano ich na raty w ciągu następnych dni, ponieważ jak się okazało, nie wszystkich znaleziono w forcie. Po latach pani Thatcher napisała: interwencja okazała się sukcesem. Na wyspę powróciła demokracja. Nikt nie ronił łez po marksistowskich zbirach. W tej skazanej na sukces operacji zdarzył się jednak epizod, który wprowadził w szeregi amerykańskie pewną nerwowość. Było to pierwszego dnia inwazji z samego rana, kiedy na obu lotniskach Point Salines i Pearls już trwały walki. Z Barbadosu wyruszył zespół komandosów SEALS z zadaniem uwolnienia generalnego gubernatora Scoona. Gubernator mieszkał w swojej rezydencji w St. George, ale był pilnowany przez żołnierzy generała Austina. Komandosi weszli do rezydencji bez oporu, przywitali się z gubernatorem, mówiąc mu, że zamierzają go wyciągnąć z tego bagna, kiedy niespodziewanie pojawiły się transportery opancerzone nieprzyjaciela. Zaczął się kontratak i komandosi z gubernatorem znaleźli się w pułapce bez wyjścia. Na pomoc wezwano helikoptery szturmowe AH-1 Cobra i samoloty, ale nie na wiele się ta odsiecz przydała. W sztabie operacji szukano innego rozwiązania. W końcu postawiono na żołnierzy piechoty morskiej. 25 października o godzinie 19 250 Marines wylądowało w zatoce Grand Mal Bay. Mieli ze sobą amfibie szturmowe i 4 czołgi M-60 Patton. Następnego ranka zaczęli atak. Załogi czołgów przećwiczyły strzelanie do celu, niszcząc transportery opancerzone. Natomiast Marines udoskonalili taktykę zdobywania budynków. Ewakuacja gubernatora Scoona, jego żony, 9 współpracowników i komandosów SEALS nastąpiła bez niepotrzebnych komplikacji o godzinie 10. W ciągu następnych dni opór nieprzyjaciela załamał się całkowicie. Piechota morska i spadochroniarze rozeszli się patrolami po całej wyspie. Aresztowano urzędników i inżynierów kubańskich, przejmowano składy broni i tajne dokumenty rządowe informujące głównie o tajnych umowach wojskowych ze Związkiem Radzieckim i Kubą. 1 listopada dwie kompanie Marines wylądowały na sąsiedniej wyspie Kuriaku. Trafili tam na 19 żołnierzy Grenady, którzy poddali się bez walki. Była to ostatnia akcja militarna tej kampanii. Efekt amerykańskiej interwencji był piorunujący. Respekt do Stanów Zjednoczonych wzrósł, a niekiedy nabierał tragikomiczną formę. Przestraszony Fidel Castro zażądał obecności radzieckich okrętów na Karaibach. Moskwa odmówiła, obawiała się reakcji Stanów Zjednoczonych. Zdecydowała się natomiast wspomóc sojusznika ekonomicznie. W ciągu następnych 4 lat na Kubę popłynęło 7 miliardów dolarów. Jak widać, uderzenie w Grenadę odezwało się bolesnym echem w Moskwie. Jeżeli miarą sukcesu jest osiąganie naszych celów politycznych minimalnym kosztem, w możliwie najkrótszym czasie, zanotował Weinberger, to operacja na Grenadzie powinna być uznana za całkowity sukces. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.